11 minut po 9. Z nami profesor Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Zacznijmy może od Nasze Matki, Nasi Ojcowie, to ten serial, jeśli pan pozwoli, który porusza wielu oceniających, ile prawdy w tym serialu o naszej historii trudnej. Ten serial został wyemitowany przez niemiecką telewizję publiczną, teraz pokazuje go telewizja publiczna u nas w kraju, to znaczy telewizyjna jedynka. No i lawina krytyki, że nie powinniśmy, że to szkodzi, że zakłamuje obraz historii. Będzie co prawda debata w studiu z udziałem także niemieckich historyków. Pan ogląda ten film? Tak, oglądam oczywiście, tak jak miliony Polaków. Tak, ja obejrzałam wczorajszy odcinek i pytam muszę pana, powiedzieć, ja jestem wdzięczny prezesowi Braunowi, że pokazał ten film, bo gdyby go nie pokazała polska telewizja, to bym go nie zobaczył. I ja myślę, że ci krytycy prezesa Brauna powinni już mówić troszeczkę bardziej stonowanym głosem, bo Polacy właściwie wydali swój werdykt. Gdyby to było tak, że czyni się krzywdę polskości, hańbi się polskość pokazując ten film, to nasz patriotyczny naród odwróciłby się od odbiorników. Ja bym wziął mojego ukochanego pieska i poszedł na dłuższy spacer. A jednak nie, powiedziałem mojemu psu, poczekaj, obejrzyj film, potem pójdziemy. Bo chcę zobaczyć i moim zdaniem trzeba mieć więcej zaufania do rodaków. Ale co nam przeszkadza w tym serialu? To, że burzy nasze wyobrażenie o naszych zachodnich sąsiadach, że byli jednak w tej armii tacy, którzy mają na swoim koncie wiele złego, ale mieli z tego powodu ogromne dylematy moralne, że nie wszyscy byli źli, a po naszej stronie nie wszyscy byli dobrzy? Panie doktor, uważałem, że ten film warto Polakom pokazać, bo mam zaufanie do Polaków, że jak obejrzą rzecz złą, to nie będą podzielali zła, tylko potrafią to zło dostrzec. Ten film mi się nie podoba. I nawet nie ze względu na te sceny, których jeszcze nie ma. Pierwsze były sceny kontaktu tego niemieckiego Żyda z oddziałem Armii Krajowej. Ale ten film, moim zdaniem, fałszuje historię. Chociaż to jest film fabularny, więc to nie jest dokument, bo tam jest piątka głównych bohaterów i tam nie ma nazisty w gruncie rzeczy. Tam wszyscy mają dystans do nazizmu. To są przecież dwudziestolatkowie, to jest rok 41, więc to są ludzie ukształtowani przez indoktrynacyjny system III Rzeszy. Historyk nie ma wątpliwości, że w tych rocznikach, w roku 41, kiedy III Rzesza święciła szczyty triumfu, no tam jest za mało wsparcia dla nazizmu. Ten film jest... Ale też, panie profesorze, no, ma pan zaufanie do naszych rodaków i słusznie, tylko że najpierw ten film zobaczyli Niemcy. Do nich też pan ma zaufanie, że będą wiedzieli, co jest nadużyciem w tym filmie? Nie, no, dlatego warto było pokazać ten film Polakom, żeby Polacy sobie zdali sprawę, że mamy jednak i wcale o tym nie możemy myśleć z satysfakcją, z przewartościowywaniem stosunku Niemców do swojej historii. Bo moim zdaniem ten film dlatego w znacznie sympatyczniejszych barwach przedstawia społeczeństwo niemieckie, niż było to w rzeczywistości, ponieważ to jest zapotrzebowanie Niemców. Panie doktor, to jest w gruncie rzeczy telenowela historyczna. Telenowela jest robiona przez gusty pod gusty odbiorców, bo jeśli telenowela będzie... Ze złym okowcem w tle, który zostawia Żyda w potrzebie bez pomocy. Panie doktor, jeśli telenowela będzie rany rozdrapywała, żeby błoną podłości nie zarosły, to widz wyłączy i przełączy się na inny kanał, oglądając coś sympatyczniejszego dla niego. A coś do widzów za naszą zachodnią granicą dotrze z tej dyskusji, która ma się odbyć w studiu po zakończeniu filmu? Myślę, że zaletą decyzji o pokazaniu filmu powinna być u nas merytoryczna dyskusja i nie tylko o tych wątkach przekłamywanych polskiej historii, bo oczywiście polski ruch oporu nie być może były postawy jednostkowe takie, jak i te, które zobaczymy w tym filmie, ale nie tak wyglądał polski ruch oporu. Jak będzie to pokazane w tym trzecim odcinku, co znamy z opisu recenzentów. Natomiast myślę, że ten film powinien być ważną, merytoryczną podstawą do dyskusji rzeczowej z naszymi niemieckimi partnerami. No, jestem ciekawa o stosunku do historii. Tak. Właśnie, bo taka dyskusja ma się odbyć. Tylko, że panie doktor, żeby ta dyskusja miała sens i mogła mieć miejsce, to powinniśmy oglądać nawzajem swoje filmy. A nie, Niemcy nie powinni oglądać polskich, my niemieckich, powinniśmy się wyklinać ponad Odrą, prawda? I dyskutować o czymś, czego nie widzimy. Dokładnie. Od dziś w Warszawie przedstawiciele Ukraińskiego Komitetu na Rzecz Porozumienia Między Narodami lobują w sprawie Wołynia. Nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale przyjechali nas przekonać, żebyśmy nie traktowali tej sprawy politycznie. To jest w ogóle możliwe?
No wie pani, jestem w dużym kłopocie, bo jestem współpracownikiem prezydenta. Nasza racja stanu wymaga działań na rzecz zbliżenia z Ukrainą. Jesteśmy najbardziej zdeklarowanym ambasadorem Ukrainy, jeśli chodzi o europejski kurs. Prezydent Komorowski tutaj zachowuje się podobnie jak prezydent Kaczyński, prezydent Komorowski. W myśl tego przesłania, generalicie, nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Więc naprawdę naszą racją stanu jest działanie na rzecz pojednania, współpracy bardzo ścisłej z Ukrainą. Przeszkadza nam w tym historii. Ale ja jestem jednocześnie historykiem i tak jakby mi ktoś zaproponował pojednanie polsko-rosyjskie za cenę niemówienia o Katyniu, czy jakby ktoś mi zaproponował pojednanie polsko-niemieckie, ale o Auschwitz nie mówmy, prawda, czy o powstaniu warszawskim, o zniszczeniu polskiej stolicy, bo to jest taka krwawiąca rana, która się odłoży na naszych współczesnych stosunkach. To czy jest Polak, który by to zaakceptował? Mamy do czynienia, panie redaktor, i myślę, to trzeba mówić. Będąc zdeklarowanym zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej, pojednania polsko-ukraińskiego, prezydent Komorowski jest taką osobą, ja go gorąco w tym wspieram jako współpracownik, ale zbrodnia wołyńska, a przecież chodziło o wymordowanie około 100 tysięcy Polaków nie tylko na Wołyniu, w dawnej Galicji Wschodniej, to są te kresy południowo-wschodnie II Rzeczypospolitej, chodzi o potworną zbrodnię. Chodzi o potworną czystkę etniczną, realizowaną metodą ludobójczą. To nie było klasyczne ludobójstwo, bo ci, ale którzy Ale nawet termin ludobójstwo, są tacy, którzy mówią, nie mówmy o tym w kategoriach ludobójstwa. Proszę powiedzieć, panie profesorze, ale czego oczekują panie doktor, nas ukraińscy partnerzy? Jeśli ja jestem historykiem, no to jak ja mogę mówić o rzeczywistości, nie używając słów adekwatnych do rzeczywistości? No co powie o mnie mój... Ale jest pan historykiem, jest pan także politykiem. Jak... Ale powinniśmy... Jak to w tym kontekście określać? Można mówić dyplomatycznie o tym? Panie doktor, my ludzie, gorący zwolennicy pojednania z Ukraińcami, powinniśmy naprawdę mówić naszym ukraińskim przyjaciołom, prawdziwe pojednanie może być zbudowane tylko na prawdzie, bo jak zbudujemy współczesny gmach na fałszu, to on się prędzej czy później czyli zawali. Ukraiński komitet, przedstawiciele Ukraińskiego Komitetu na Rzecz Porozumienia Między Narodami przyjeżdżają do Polski, żeby nas przekonać, nie mówmy ludobójstwo. Zapomnijmy o tym, nie wracajmy do tego, bo to w niczym nam nie pomoże dziś. Panie redaktor, no mamy przecież bardzo... Ale tak jest? Bardzo już ale takie ma pan wrażenie? Nie spotykałem się z tymi ludźmi, nie rozmawiałem z nimi, ale kiedy się spotykam z moimi ukraińskimi przyjaciółmi, gorąco ich namawiam, żebyśmy o tym bardzo bolesnym wydarzeniu mówili słowami prawdy. Także mówię... Ale każdy ma swoją mówię prawdę, do moich jestem o tym przekonana. Nie, no panie redaktor... Ale tak jest. Historia to nie jest matematyka, gdzie 2 razy 2 to jest zawsze 4. Oczywiście z historią między narodami jest tak jak z historią ludzką. Każdemu najbliższa jest historia swojej rodziny. Dla każdego najpiękniejsza jest jego mama i tata, a nie mama i tata kolegi. Natomiast jednak pewne rzeczy może są obiektywne do zbadania. To była potworna zbrodnia. Był oczywiście potem odwet Polski. Oczywiście nie można przyjąć zasady, że inną miarą mierzy się krew polską, inną ukraińską, no ale o historii trzeba mówić uczciwie i nie można... A my jesteśmy gotowi przyjąć tę drugą część tej tragicznej historii, o której pan wspomniał? Ależ myślę, że tak. Wie pani, pracuje oczywiście nad to, w kancelarii nad tą kwestią, bo to prezydent będzie oczywiście angażował się w te obchody 70-lecia zbrodni wołyńskiej. Mam jeszcze przed oczyma naprawdę piękne wystąpienie prezydenta Kaczyńskiego w Pawłokomie, gdzie prezydent Kaczyński o tym mówi. Mówi nie tylko o zbrodni ukraińskiej, mówi o polskim odwecie. Ja myślę, że... Prezydent Ukrainy też się angażuje w te uroczystości? Słucham? Prezydent Ukrainy. Wolałbym nie zdradzać kuchni, bo to jest przedmiotem intensywnych kontaktów między... Ale wystarczy tak albo nie, panie profesorze. Na razie nam wystarczy. Nie wiem, czy będzie możliwe taka formuła, jak była 5 lat temu, kiedy się prezydenci obydwu krajów spotkali, kiedy wygłosili istotne deklaracje, ale no zobaczymy, czy to będzie możliwe. Natomiast chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Ja jestem przekonana, że dziś już wiadomo, bo to... Jeszcze nie do końca wiadomo. Natomiast... Czy waha się prezydent? Chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć na koniec, w tego wątku przynajmniej bardzo mocno, że było potwornym pomysłem nacjonalistów ukraińskich, żeby naród polski
Polski, oddzielić rzeką krwi od narodu ukraińskiego. Powinniśmy naprawdę zbudować most na tą rzeką polsko-ukraińskiego pojednania. On w sferze współczesnej polityki jest już dawno zbudowany. No ale no, żeby ten most pojednania budować, to trzeba go budować jednak z prawdziwych elementów. Pojednanie nad historią mówioną półgębkiem w nierzetelny sposób nie jest moim zdaniem możliwe. Będzie nietrwałe. No to czekamy. Uroczystości 70. rocznicy tej wołyńskiej tragedii przed nami pokażą wiele, pana zdaniem także? Tak, pokażą wiele. Ja jestem gorącym zwolennikiem takiej łączonej, państwowo-obywatelskiej formuły, bo jeśli pani pyta właśnie o udział prezydentów, udział władz państwowych, to pamiętajmy, że ta historyczna pamięć polska i ukraińska diametralnie się różnią. Jak następuje spotkanie, to trzeba tą pamięć sprowadzać do wspólnego mianownika. To jest bardzo trudne, dlatego nie wiem, czy takie obchody tylko na szczeblu państwowym będą możliwe. 11 lipca także na antenie TVP Info będą się mogli nasi widzowie przekonać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję profesor Tomasz Nałęcz z nami w poranku TVP Info.